stworzona, zorientowała się, że jest najsłabszą ze zwierząt. Żyła w nieustannym strachu z biciem serca. Bała się, że zostanie zaatakowana przez innych, mocniejszych i bardziej agresywnych. Nie potrafiła bronić się w żaden sposób. Dlatego powróciła do swojego stwórcy, żeby przed nim wypowiedzieć wszystkie swoje niepokoje. Dlaczego ty taka owieczko jesteś smutna? Bo ja jestem taka pukliwa, boję się wszystkiego. Malutka jestem, niebezpieczna. A co ja ci mogę dać, żebyś mogła się rozweselić? Może dam ci jakieś ząbki, żebyś mogła trawkę jeść? Nie, nie mogę, bo bym trawki nie mogła jeść. No to może dam ci ostre pazurki. Nie, nie mogę, bo bym kogo drapała. To cóż ci mogę dać? Mogę, może dam ci dwa rogi. Nie, nie mogę, bo wszyscy by się nie bali. No to cóż ci mogę dać, żeby ci sprawić przyjemność? Takie dobre serduszko, żeby mnie wszyscy kochali. Owieczki to takie zwierzątka, co żyją w stadzie. Dziś Kościół Boży pokażemy na ich przykładzie. Aby owieczki nie musiały bać się, czuwa dobry pasterz. On je właśnie pasie. Owieczki w stadzie są, wiadomo, różne. Są małe i duże i te bardziej podłużne, ale wszystkie zawsze razem się trzymają. Bo opiekuna czujnego nad sobą wciąż mają. On się o nie troszczy, czuwa nad ich losem, prowadzi je, a one idą za jego głosem. Wiedzie je tam, gdzie dobre mają pożywienie, prosto na dobre łąki, gdzie trawa jest na zjedzenie. Buduje także dobry pasterz zagrodę. Ale dosyć dużą. Ale dosyć dużą, żeby owieczki miały swobodę. Bo jak wiadomo, złe wilki czyhają. I nieraz na owieczki małe napadają. Więc pasterz podstawia, by zło nie groziło i by owieczkom w zagrodzie było bardzo miło. Kiedy tylko czas
czasem wilk się jakiś skrada, już zaciera ręce, w myślach owce zjada, zaraz go czujne pasterskie oko dostrzega i przegania pasterz wilczysko, które ze strachem odbiega. Czasem któraś z owieczek, tak też się to nieraz dzieje, ucieka od pasterza i sama rusza gdzieś w knieje. Na początku jej się zdaje, że radośnie jest i wesoło. Hasa sobie szczęśliwie i beczy wokoło. Lecz wkrótce robi się ciemno i nie ma słoneczka. A nie pamięta drogi do domu biedna owieczka. Ze strachu się jeszcze w krzaki zaplątuje. I każdy cier tak mocno teraz kuje. W dodatku słychać w oddali wycie złego wilka. Ach, już chyba została życia tylko chwilka, lecz na szczęście dobry pasterz, co owieczkę miłuje, szuka jej tak długo, aż ją w końcu znajduje. I bierze poranioną na swe ramiona. O, jak dobrze, że znalazła się wreszcie ona. Choć odeszła od stada, nie gniewa się, lecz przebacza. I, bo wszak to dobry pasterz, co się miłością odznacza. I przyprowadza ją z powrotem do owczego stada. Ach, z jaką radością owieczka tam wpada. I my też, którzy jesteśmy w Bożym Kościele, powodów do radości mamy bardzo wiele. Bo dobrym pasterzem, co się nami opiekuje, jest Jezus Chrystus, który nas miłuje. Thank you.